Hej kochani, tu Hula i Dusza, słuchacie kolejnego podcastu na tym kanale. I ten, kto jest na grupie na Facebooku Kryminalne Kapucynki, ten wie, że ja ten podcast nagrywam już drugi raz, ponieważ dzisiaj spędziłam 3 godziny na nagrywaniu podcastu, który trwał prawie godzinę. No i w momencie, kiedy chciałam sobie to tak otworzyć, tak tylko no, usłyszeć mój wspaniały głos, to okazało się, że zapisało się jedynie 29 sekund. Jak to zobaczyłam, to aż mnie w serduszku zabolało i bałam się, że dostanę zawału. A trochę głupio byłoby, żeby potem gadali albo otworzyli podcasty o tym, że zmarła na zawał, ponieważ się plik nie zapisał. Tak więc po kilku głębszych wdechach oczywiście postanowiłam, że się nie poddam i nagram znowu. Tak więc dzisiaj przychodzę do Was no, podwójnie ze sprawą rodem z książek Agaty Christie, czyli mamy do czynienia z istnie kryminalną zagadką do rozwiązania. Znając już tyle spraw kryminalnych, naprawdę mało co jest w stanie tak złapać mnie za serduszko i urzec i sprawić, że się zacznę tym ciekawić. A jednak w obliczu tej historii nie mogą przejść obojętnie, bo jest ona naprawdę ciekawa. No i tak jak wspominałam, poprzedni podcast trwał prawie godzinę, jednak tak sobie przeanalizowałam całą sytuację i myślę, że może to jest taki jakiś znak z góry, z niebios, że powinien trwać jeszcze dłużej. A więc tak jak wspominałam, nie poddaję się, będzie długo, będzie rozwiąźle, oczywiście jeżeli chodzi o mówienie, tak, jedynie tak będzie rozwiąźle. No i bez zbędnego gadania, no i przeciągania, zapraszam do słuchania. Przenosimy się do Irlandii, hrabstwo Carlow, gdzie 26 kwietnia 1872 roku, czyli bardzo, ale to bardzo dawno temu, na świat przychodzi William Cunningham Dean Tanner. I urodził się on w angielsko-irlandzkiej rodzinie szlacheckiej, ponieważ w tamtych czasach jeszcze gdzieś tam urzędowała szlachta. I był on jednym z pięciorga dzieci emerytowanego oficera armii brytyjskiej, majora Kearnsa Dana Tannera i jego żony Jane O'Brien. Cała rodzina jest w okolicy poważana, rozpoznawalna i jak na szlachtę przystało, utrzymują oni odpowiednie kontakty, odpowiednio się na salonach pokazują i tutaj trzeba też przyznać, że mieli oni dość wpływowych znajomych oraz nie tylko znajomych, ale również i rodzinę, na przykład wuju Charles Kearns Dean Tanner, który był posłem w Miltcork. Nic wam to pewnie nie mówi, mnie również, ale uwierzcie, że na tamte czasy to była szycha. William, jak przystało na szlacheckie dziecko, wszelkie szczebla swojej kariery naukowej, czyli tutaj biorąc pod uwagę podstawówkę i college, przebywał na jak najwyższym poziomie. Jeżeli chodzi o college, to uczęszczał on do Marlborough College w Anglii, który w tamtym czasie był taką renomowaną szkołą z internatem dla dzieci z wyższych sfer. I tam również po raz pierwszy zapoznał się on z aktorstwem. I to aktorstwo będzie się potem przez całe jego życie przewijało. W każdym razie, jeżeli chodzi o takie pierwsze liźnięcie, to było właśnie w tym college'u. Już wtedy William poczuł, że to jest jego powołanie. W wieku lat 18 William postanowił opuścić Irlandię. Udał się on do Kansas. Powodem opuszczenia Irlandii była kłótnia z ojcem. Jeżeli chodzi o powód tej kłótni, to jest on bliżej nieokreślony. Przynajmniej są bliżej nieokreślone dla mnie i w internetach również nie znalazłam takiej informacji. Zapewne zarówno dla Williama, jak i dla jego ojca ten powód był no, bardzo dobrze określony. W każdym razie William trafił do Kansas, gdzie po raz kolejny miał okazję liznąć aktorstwa. I tutaj słów kilka na temat tego aktorstwa, ponieważ to było tak 1890 rok, czy nawet nie 1900, i to był taki początek filmów, jakiegoś tam teatru. I właściwie w tamtych czasach aktor to nie był aktor taki, jakiego znamy teraz. Czyli w XXI wieku aktor to jest osoba, która występuje w filmach na dużym ekranie, gdzieś tam zbija sporo pieniędzy z tego, jest rozpoznawalna, jest po prostu gwiazdą. No, w tamtych czasach aktorem była osoba, która gdzieś tam chciała sobie może dorobić. Raz na jakiś czas udało jej się znaleźć rolę, była to słabo płatna rola, no gdzieś tam udało im się liznąć, ale mniej więcej wyglądało to w ten sposób, że jeżeli nie masz pomysłu na życie albo potrzebujesz tak na już tych pieniędzy, tak bardzo na ten moment, no to okej, zostań aktorem albo wystąp sobie w jednym filmie i te pieniądze zdobędziesz. A więc no, w tamtych czasach naprawdę bycie aktorem nie było po pierwsze ani jakieś tam specjalnie trudne, ani, znaczy no trudne było, tak? Trzeba było mieć jakieś predyspozycje, ale nie było to, że
w ten sposób opłacalne. No chyba, że się jakoś tam wybije, że zostanie zauważony i to przez osoby, które mają wpływ na ten show biznes. Jednak, tak jak wspominałam, koniec XIX wieku i początek XX był to dopiero rozkwit filmowy. Nasz William postanowił przenieść się do Nowego Jorku, ponieważ uznał, że jeżeli chodzi o jakąś tam karierę aktorską, to tam ewentualnie może mieć szansę. No i można powiedzieć, że kontynuował tę swoją małą jeszcze karierę aktorską, gdzieś tam zagrał w jakimś spektaklu, w jakimś musicalu, ale to nie były takie znaczące role. Jednak coś, co trzeba przyznać, to, że zaczął się on obracać w takim towarzystwie aktorskim, przynajmniej w towarzystwie osób, które miały zadatki na aktorów i które być może później tę swoją karierę aktorską rozwiną. Jedną z takich osób była na przykład Ethel May Hamilton, kobieta, która zagrała w musicalu o nazwie Florodora i być może Wam też to teraz nic nie mówi, ale na tamte czasy to było coś. No i właściwie tak wyszło, że William zakochał się w Ethel i to tak bez opamiętania i stwierdził, że on musi mieć Ethel za żonę. I to nie jest jakaś tam creepy historia o stalkerze, ponieważ miłość była odwzajemniona i para była w sobie zakochana oraz była ze sobą szczęśliwa. 7 grudnia 1901 roku dochodzi do ich ślubu w kościele Przemienienia Pańskiego, potocznie zwanego Małym Kościołem za Rogiem. I tutaj można rzec, że życie Williama zaczyna nabierać takich kolorów, ma on żonę, gdzieś tam jest na początkach swojej kariery aktorskiej. Jednak no niestety następuje zdarzenie z rzeczywistością, a mianowicie z tym aktorstwem, ponieważ okazuje się, że William z pracy aktora no nie jest w stanie wyżywić rodziny, nie jest w stanie zapewnić jakiegoś takiego no w miarę bytu na poziomie. Tak więc tutaj z pomocą przychodzi jego teść, czyli ojciec Ethel. Był on pośrednikiem oraz inwestorem w sklepie z antykami, który znajdował się na Manhattanie i przynosił całkiem dobre zyski. No i zaproponował Williamowi pracę. A z braku laku i ogólnie z takiej jednej wielkiej desperacji William tę pracę przyjął. Jednak tutaj trzeba taki ważny aspekt zaznaczyć, że on był bardzo nieszczęśliwy, że on musi tę pracę przyjąć, ponieważ, no tak jak wspomniałam, tutaj nastąpiło zdarzenie z rzeczywistością. On chciał wyżywić rodzinę, będąc aktorem, on chciał się realizować, będąc aktorem, a skończył w sklepie swojego teścia. No, niezbyt ciekawie to wygląda. W 1903 roku przychodzi na świat pierwsza i ostatnia córka i w ogóle dziecko pary o imieniu Ethel Daisy Dean Tanner. No i spodziewano się, że być może przyjście na świat dziecka trochę naprawi tego Williama. Ale dlaczego naprawi Williama? No bo tak jak wspominałam, William był bardzo zawiedziony swoim losem, tym, że nie może się spełnić jako aktor. No i różne takie niepokojące stany go nachodziły, a mianowicie stany depresyjne, stany lękowe, różne problemy związane z jego osobowością, z jego psychiką. Miał również on epizody amnezji. No i gdzieś tam jego znajomi oraz rodzina mieli nadzieję, że to dziecko sprawi, że może faktycznie troszeczkę się on naprostuje, jakoś tak zacznie widzieć świat w lepszych barwach, no ale niestety przyjście na świat córki wcale tego nie poprawiło. No może na moment gdzieś tam się trochę William otrząsnął, jednak później wróciły te jego problemy natury emocjonalnej, natury psychicznej, a trzeba przyznać, że były to czasy, gdzie jednak się tą psychiką i emocjonalnością nie zajmowano. Człowiek był klasyfikowany albo jakiś tam niezrównoważony, albo z lekkimi przejściami, albo tam gorszy dzień ma, wyciszmy to, no i chyba właściwie to tak określano Williama. W każdym razie no było coraz gorzej, William wdawał się w liczne romanse z innymi kobietami, o czym oczywiście jego żona wiedziała, jednak starała się przymykać oko i jeżeli chodzi o ogólne małżeństwo, to ono było bardzo, ale to bardzo nieudane. W 1908 roku dochodzi do takiego przełomu, ponieważ William idzie na lunch i z tego lunchu nigdy nie wraca. On z dnia na dzień bez żadnego pakowania się, bez żadnego pożegnania zostawia swoją 5-letnią córkę, zostawia swoją żonę i mówi adios. I tutaj niewiele wiadomo na temat tego, co on właściwie robił przez czas pomiędzy 1908 rokiem a 1912, ponieważ w 1912 roku to będzie o nim dosyć głośno. Ale przez te 4 lata wiadomo jedynie tyle, że on podróżował, odwiedził Kanadę, Alaskę, USA, nawiązywał różnego rodzaju znajomości i gdzieś tam
cały czas był w tym kręgu aktorskim, starał się nawiązywać odpowiednie kontakty, starał się jakieś role zdobywać. Tak więc ogólnie można rzec, że postanowił spełniać swoje marzenia. Zostawiając przy tym rodzinę, no ale jak mówią, coś za coś. Można powiedzieć, że Williamowi się poszczęściło, ponieważ w San Francisco spotkali go znajomi, jeszcze z Nowego Jorku, którzy zaoferowali mu pieniążki na start. No i William te pieniążki całkiem dobrze rozdysponował, ponieważ udało mu się przenieść do Hollywood i tam zaczął już pracę jako taki pełnoprawny aktor i mógł on grać w bardziej znaczących filmach. Grał on na przykład w filmie Kapitan Alvarez i właśnie o tym filmie troszkę będzie głośno, ponieważ jakoś tak w 1918 roku była już żona Williama, ponieważ w 1912 udało jej się uzyskać rozwód, a następnie ponownie wyjść za mąż. W każdym razie w 1918 roku Ethel zobaczyła swojego byłego męża na ekranie, no i powiedziała swojej córce, że ten przystojny aktor to jest właśnie jej ojciec. Ethel Daisy, czyli córka, postanowiła nawiązać z nim korespondencję. Początkowo była to korespondencja przez listy, ale jakoś tak Williamowi się trochę serduszko skruszyło, trochę mu się smutno zrobiło, że zostawił rodzinę. Tak więc mniej więcej w 1921 roku doszło do spotkania Williama, jego byłej żony oraz jego córki. No i o dziwo żadna z pań nie miała do niego żadnych tam pretensji, że ich zostawił. No trudno, tak wyszło. Na co William postanowił w ramach takiego, powiedzmy, zadośćuczynienia uczynić swoją córkę, czyli Ethel Daisy, spadkobierczynią jego fortuny, bo tutaj trzeba przyznać, że ta fortuna przez ostatnie lata się dosyć mocno namnożyła. Ponieważ William już nie tylko występował jako aktor, ale również udało mu się nakręcić kilka swoich własnych filmów. Na przykład Ania z Zielonego Wzgórza z 1919 roku albo Huckleberry Finn z 1920, więc za te filmy oraz za swoją grę aktorską miał on całkiem pokaźną sumę na swoim koncie. Ciekawym aspektem całej historii jest również brat Williama, o którym ja tutaj wcześniej nie wspominałam. Był to młodszy brat, miał na imię Dennis i można powiedzieć, że poszedł on w ślady swojego starszego brata. Początkowo wziął ślub z kobietą o imieniu Ada, urodziły mu się dwie córki, pracował następnie w sklepie z antykami, to był oczywiście inny sklep z antykami, ale w 1912 roku, wtedy kiedy właśnie nasz William się magicznie odnalazł tak oficjalnie, to wtedy jego młodszy brat postanowił pójść w ślady swojego starszego brata Williama i zawinął kitem. Ja wiem, że to powiedzenie to jest taki mocny kolokwializm, jednak no cóż, wybaczcie mi. Postanowił on zostawić swoją rodzinę, swoją żonę i dwie córki, następnie zniknął i ślad po nim całkowicie zaginął. Są teorie, że jego zniknięcie było spowodowane naciskiem Williama, który gdzieś tam być może dał mu na przykład dużą sumę pieniędzy oraz zaangażował go w role aktorskie w swoich filmach, ponieważ no, znalezione zostały filmy, gdzie gra postać przypominająca Denisa, czyli tego młodszego brata. Jednak nie jest to teoria potwierdzona, a mówię o tym dlatego, że potem ta postać brata gdzieś tam się może przewinąć, tak żebyście wiedzieli mniej więcej, o kim ja tutaj mówię i o co tutaj chodzi. No cóż, co w rodzinie to nie zginie, jednak około 1915 roku nasz William nawiązał kontakt ze swoją szwagierką Adą i okazało się, że ona, jak i jej dwie córki żyją w nędzy. Tak więc tutaj William postanowił trochę wesprzeć finansowo swoją rodzinę oraz, co jest ciekawym faktem, że Dennis, czyli ten brat, co miesiąc wysyłał swojej żonie $50 na takie sprawy ogólne, wychowanie dzieci, powiedzmy, że to była taka forma alimentów, jednak fizycznie nie było wiadomo, gdzie on się znajduje, ale pieniądze dochodziły. W każdym razie Williamowi udało się spełnić swoje marzenia związane z aktorstwem i przechodzimy teraz do takiego jakby punktu kulminacyjnego całej historii. Co nie zmienia faktu, że nadal będzie długa, ale tutaj przedstawię Wam sprawę, dla której w ogóle opowiadam tę historię, no bo to nie jest kanał poświęcony filmografii, jednak tutaj mamy do czynienia z jakąś zbrodnią, z jakąś tragedią. 1 lutego 1922 roku William spędzał wieczór w swojej posiadłości w Westlake, Los Angeles. Była to taka zamożna dzielnica, gdzie mniej więcej mieszkali ludzie bogaci, ludzie usytuowani. I spędzał on wieczór w towarzystwie Mabel Normand. Była to gwiazda komedii niemych, młoda dziewczyna, o której potem powiem słów kilka.
I około godziny 20, tak właściwie to przed 20, William odprowadził kobietę do samochodu, zostawiając przy tym drzwi swojego wspaniałego domu otwarte. Para się pożegnała, Mabel odjechała do swojej posiadłości, natomiast William wrócił do domu. Chwilę po godzinie 20 sąsiedzi usłyszeli dźwięk, który uznali za odpalenie samochodu, czyli tak jakby ktoś wsiadał do auta, następnie to auto odpalił i chciał odjechać. Jednak jedna z sąsiadek, Faith McLean, podeszła do okna zaniepokojona tym dźwiękiem. On się wydał taki dziwny, coś tu nie pasowało. I wtedy zauważyła postać wychodzącą z domu Williama. Ten człowiek, którego uznała za mężczyznę, miał długi płaszcz, szalik i postawiony kołnierz oraz czapkę. No czapki nie miał postawionej, ale miał ją ubraną. Wszystko było w kolorze czarnym. Rzekomo ta postać spojrzała się na Faith McLean, która wtedy patrzyła przez okno, a następnie ten domniemany mężczyzna wrócił do środka, do domu Williama, tak jakby czegoś zapomniał. Sama Faith opisała później tę postać jako osobę, która miała komiczny wygląd i coś, co można było zauważyć, to taki zniewieściały chód. Dlatego później będą spekulacje, czy aby na pewno to był mężczyzna. No i okaże się, że może nie do końca, ale o tym też za chwilę opowiemy. W każdym razie kobieta uznała, że nic złego się nie dzieje, no bo przecież akurat w posiadłości Williama znajdowała się również służba, znajdowali się ludzie, którzy tam pełnili ważne role, no i nie uznała, że to jest coś dziwnego, że jakiś człowiek sobie wchodzi i wychodzi, no ma do tego prawo. A więc poszła spać i również sąsiedzi też nie uznali tego dźwięku odpalenia samochodu za coś niezwykłego. Wszyscy sobie smacznie spali, aż do następnego dnia, ranka, około godziny 7:30, do domu przybył Henry Pivey, tak zwany lokaj, który zauważył, że jego pracodawca William leży nieruchomy w salonie. No i jednoznaczne było to, że najprawdopodobniej mężczyzna nie żyje. Tak więc Henry spanikowany wybiegł do ogrodu, powiadomił oczywiście wszystkich, że najprawdopodobniej stała się tragedia, chociaż początkowo myślano, że być może śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych, co oczywiście się zdarza. Jednak najprawdopodobniej pierwszą logiczną rzeczą, która przychodzi nam na myśl w takiej sytuacji, jest zawiadomienie policji. A jednak służba Williama tego nie zrobiła, ponieważ służba Williama postanowiła zawiadomić Paramount Studio. Było to studio, w którym pracował William. Być może zastanawiacie się, dlaczego? Ano dlatego, że zarówno filmografia, jak i Paramount Studio przechodziły wtedy rozkwit. Jednak na drodze temu rozkwitowi stały różnego rodzaju incydenty związane z aktorami oraz z reżyserami. Na przykład fakt, że duża część z aktorów zażywała środki niedozwolone, środki psychoaktywne i niestety nie było to po drodze Paramount Studio, aby takie rzeczy wychodziły na jaw. Dodatkowo różnego rodzaju grupy religijne oraz takie prawicowe kluby walczyły przeciwko temu przemysłowi filmowemu, ponieważ uznawali, że jest to wyzysk człowieka, że tak nie powinno być, że oni przedstawiają zbreźne rzeczy. Tak więc jeżeli chodzi o Paramount Studio, to zależało im na tym, aby jednak różnego rodzaju głośne incydenty pozostawały w zaciszu, pozostawały tak ugładzone, gdzieś tam wyciszone, aby nie było żadnego szumu wokół tego. A więc pierwsze co, to zadzwoniono do przedstawicieli Paramount Studio, którzy dość szybko zjawili się na miejsce. Wtedy też właściwie stało się jasne, że William nie zmarł z przyczyn naturalnych, ponieważ w momencie, kiedy go odwrócono, on leżał na brzuchu tak nieruchomo, jednak kiedy go odwrócono, zauważono, że leży on w kałuży krwi. I tutaj było jednoznaczne, że śmierć nie nastąpiła w sposób naturalny. Niemniej jednak przedstawiciele Paramount Studio byli smutni z tego powodu, ale jeżeli chodzi o dobre imię firmy, to było ono trochę ważniejsze. Tak więc pierwsze co zrobili, to zabrali listy z domu Williama. O tych listach ja również opowiem, jednak to były listy z różnymi aktorami, aktorkami, różnego rodzaju listy, które nie powinny jednak wyjrzeć światła dziennego, jednak się okaże, że potem wyjrzą, ponieważ William zostawił niektóre listy w swoich butach,
listach jeździeckich, one były tam schowane, no i akurat przedstawiciele Paramount Studio do tych listów nie dotarli. Następne, co zrobili, to posprzątali butelki nielegalnego napoju wysokoprocentowego. To nie tak, że wtedy ten napój był nielegalny, jednak niektóre jego odmiany, powiedzmy, że nie były ogólnodostępne w sprzedaży, a William był w posiadaniu takich butelek, a więc postanowiono również je zlikwidować. I co jest ciekawe, a wręcz no trochę zabawne w kontekście całej tej sprawy, to fakt, że kazali oni również Henry'emu, czyli lokajowi, posprzątać, wytrzeć krew z podłogi, posprzątać cały salon, tak, że jak już przyjedzie policja, to aby wszystko wyglądało ładnie. No i oczywistym jest tu fakt, że jeżeli chodzi o jakieś takie ślady i dowody, które mogły być jakieś wartościowe w całej sprawie, zostały zatarte. A więc gdy na miejscu zjawili się detektywi Departamentu Policji z Los Angeles, no nie wyglądało to za ciekawie. Oczywiście mieliśmy martwego mężczyznę, ale jeżeli chodzi o jakieś znaczące dowody, to ciężko było cokolwiek znaleźć. Ustalono jednak kilka ważnych faktów w tej sprawie. A mianowicie, w kieszeni Williama znaleziono portfel z 78 dolarami, była również srebrna papierośnica, drogi zegarek, medalion z fotografią wcześniej wspomnianym Mabel Normand, a na jego palcu był dwukaratowy pierścień z brylantem. No i można rzec, że ewidentnie motywem zbrodni nie był cel rabunkowy. Jednak później się okaże, że dzień przed tragedią William pokazał swojej sekretarce, tak chyba co się nazywa, kobieta, która zajmuje się jego finansami, pokazał jej 5000 dolarów, które znajdowały się w sejfie, no i okazało się, że te pieniądze zniknęły. Jednak biorąc pod uwagę cel rabunkowy, znika tylko 5000 dolarów, o których mało kto wie, a wszelkie inne wartościowe rzeczy zostają nienaruszone. Tak więc jeżeli tutaj chodzi o ten motyw rabunkowy, to też nie był on do końca pewny, a dopiero w momencie, kiedy funkcjonariusze doszli do tych 5000 dolarów, to minie jeszcze trochę czasu. Poza tym ustalono, że zgon nastąpił o godzinie 19:50, i coś, co było dosyć ciekawym faktem, to to, że William został postrzelony, ale został on postrzelony pod takim dziwnym kątem, ponieważ najprawdopodobniej trzymał on swoją lewą rękę w górze, tak jakby kogoś przytulał. No i do tego też potem przejdziemy. I albo ten morderca był dużo niższy od Williama, ponieważ właśnie był taki kąt nachylenia, jeżeli chodzi o strzelenie z pistoletu, albo znajdowali się oni w bardzo bliskiej pozycji, tak jakby faktycznie się przytulali i dopiero wtedy ten pistolet wypalił. Jednak poza tymi jakże ważnymi oczywiście aspektami całej sprawy, to niewiele było wiadomo, więc otworzono śledztwo poszlakowe. No i tutaj zaczyna się pochód świadków, pochód podejrzanych, których Wam przedstawię, i ewentualne teorie oraz to, do czego doszli funkcjonariusze, również Wam opowiem. No i tutaj też ostrzegam, a może i nie ostrzegam, że będzie długo. Jednym z podejrzanych był Edward Sons. Jest to były lokaj Williama, który około pół roku przed tragedią zniknął z jego życia. Słów kilka na temat tego pana. Pochodził on z Ohio i miał za sobą nieciekawą przeszłość, taką wiecie, mroczną. A mianowicie w 1915 roku został skazany za oszustwa i defraudację. No dobra, nic takiego. Zwłaszcza, że rok później został zwolniony. Ale w 1917 roku wstąpił on do marynarki USA. No okej, chciał się chłop naprostować, zapomnieć o tym, co było. No nie do końca. Ponieważ będąc członkiem w szeregu marynarki USA, ukradł on pojazd należący do tej marynarki, a następnie ten pojazd rozbił. No, niezbyt ciekawie. Ale udało mu się w miarę załagodzić sytuację, ponieważ powiedział, że zapłaci za wszystkie straty z tym związane, czyli za ten samochód. No, ogólnie jakoś to pieniążkami da radę załatwić. Jednak jakiś czas później stwierdził, że on do tej marynarki nie chce należeć i ogólnie zdezerterował. A no dobra, to co z pieniędzmi? No i Edward Sons powiedział, że no, miałem oddać Wam pieniądze, ale ja Wam tych pieniędzy nie oddam. A więc jeżeli chcecie kiedykolwiek odzyskać te pieniądze, to proszę bardzo, możecie mnie szukać. A to będzie bardzo, ale to bardzo trudne. No i na jakiś czas słuch o nim zaginął. Jednak w 1919 roku znowu wstąpił do marynarki,
No i spytacie się, jak to możliwe, czy on tam nie był na jakiejś czarnej liście. No był na czarnej liście, tyle że wstąpił pod innym imieniem i nazwiskiem. A że w tamtych czasach biurokracja jeszcze nie była tak rozwinięta jak teraz i ciężko było zweryfikować tego człowieka, to na spokojnie go sobie przyjęli, a dodatkowo został przypisany do biura finansowego, co było mu nad wyraz na rękę, ponieważ podrobił czek wypisany na samego siebie o kwocie około $500, a następnie podrobił swoje własne zwolnienie i można powiedzieć, że podobnie zdezerterował. Jakiś czas później William szukał lokaja, no i Sans uznał, że być może będzie to praca dla niego. I okazało się, że między panami nawiązała się więź, taka głęboka przyjaźń. Zaufali sobie, właściwie to William bardzo zaufał Edwardowi. Co ciekawe, Sans wiedział na przykład, gdzie znajdują się jakieś papiery wartościowe, gdzie znajdują się pieniądze. Ogólnie wiedział o rzeczach, o których lokaj nie powinien wiedzieć, ale to z racji tego, że William naprawdę mu ufał. Nawet jedna ze znajomych Williama powiedziała, i tutaj cytując, nigdy nie było bardziej oddanego człowieka usługującemu innemu niż Sans podczas pierwszego półtora roku jego służby dla pana Taylora. No właśnie, ale czemu półtora roku? No bo to brzmi tak, jakby coś się wydarzyło. No i właściwie to tak, coś się wydarzyło. W 1921 roku William Taylor wybrał się na taką wycieczkę, podróż do Europy, zwiedzając sobie różne kraje, a Sands został w jego posiadłości, pilnując dobytku. No i zapaliła mu się lampka, że skoro został tam sam, skoro ktoś mu tak ufa, to pora to wykorzystać. No i podrobił czek, podrobił czeki właściwie, kilka tych czeków na nazwisko Williama, na łączną kwotę około $500,000. Więc jak na tamte czasy $50 to było sporo, no to $5,000 tym bardziej. Dodatkowo ukradł biżuterię, jakieś tam wartościowe złoto, jakieś no, tego rodzaju rzeczy, które mogły mieć jakąś wartość majątkową. Oraz ukradł również samochód Williama. William miał parę tych samochodów, ale no, niby jeden nie zrobi mu różnicy, nie zmienia to jednak faktu, że Sans postanowił sobie ten jeden samochód ukraść, a co ciekawe, no jak to historia lubi się powtarzać, rozbił ten samochód, tak więc potem ten samochód został znaleziony. William oczywiście, gdy się o tym dowiedział, był bardzo, ale to bardzo zawiedziony, zezłoszczony. Jednak nie postanowił szukać Sansa. Nie zrobił nic, aby go odnaleźć, aby go postawić przed sąd, aby w jakiś tam sposób wyrównać porachunki. No dobra, było, minęło, niesmak pozostał, ale życie toczy się dalej. Jednak parę miesięcy po tym incydencie, dalej w 1921 roku, William pewnego dnia, wracając po ciężkim dniu z pracy do siebie do domu, zauważył na tarasie papierosy, takie zmiażdżone, wiecie, no nie do pałki. Były to charakterystyczne papierosy, które palił Sans, a poza tym zauważył również odciski butów i te odciski butów również miały być charakterystyczne dla Sansa. Tak więc najprawdopodobniej Sans był gdzieś w okolicy jego domu albo nawet wszedł do środka. Jednak po przeszukaniu tej posiadłości okazało się, że nic wartościowego nie zniknęło, a więc teraz rodzi się pytanie, dlaczego on był w tym domu? No cóż, odpowiedzi na to akurat jednoznacznie nie mamy, jednak jakiś czas po tym incydencie William dostał list. I ten list był zaadresowany na jego prawdziwe imię i nazwisko, ponieważ po przyjeździe do Hollywood postanowił on zmienić właściwie to nazwisko jedynie na William Desmond Taylor, a naprawdę nazywał się inaczej, tak więc list był zaadresowany na jego prawdziwe, takie przy urodzeniu nadane nazwisko, co oznacza, że najprawdopodobniej, no na pewno, sam znał jego prawdziwą tożsamość. W liście była notka z napisem: przykro mi, że chwilowo sprawiłem Ci problem, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. A dodatkowo były również załączone potrzebne takie papiery, które pozwoliłyby Williamowi wykupić biżuterię, którą ukradł Sans. Ta biżuteria była już sprzedana w Lombardzie, jednak Sans załączył odpowiednie papiery, aby móc tę biżuterię wykupić. A więc co? No, można rzec, że najprawdopodobniej się chłopak zreflektował, zrobiło mu się przykro, jakieś tam wyrzuty sumienia nadeszły, tym bardziej, że był to okres świąteczny, no bo tak koniec 1921 roku, przyjmijmy nawet, że mógł być to grudzień, nie znalazłam dokładnej informacji, kiedy był ten list, jednak wnioskując po wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku, to myślę, że był to okres okołoświąteczny. Co prawda Sans nie podpisał się swoim imieniem i nazwiskiem, tylko podpisał się alias Jimmy V, jednak analiza pisma potwierdziła, że było ono napisane przez niego. No dobra, ale co dalej, tak? Czemu to on miałby być sprawcą tej całej zbrodni? No,
parę dni przed tragedią, właściwie no, jakiś czas przed tragedią, do Williama wydzwaniały telefony. Te telefony wydzwaniały jakoś tak w nocy, późnym wieczorem i nikt się nie odzywał. I to były takie jakby głuche telefony i wnioskując po tym, co stało się później, to najprawdopodobniej ktoś sprawdzał, czy William jest w domu. No ale jeżeli ktoś sprawdzał, czy William jest w domu, no to może chciał albo go zastać, albo go nie zastać. I tutaj znowu pojawia się motyw rabunkowy. Tak jak wspominałam, jeżeli chodzi o takie rzeczy, które były przy Williamie, to nie zostały one zabrane, ale mamy sytuację 5000 dolarów. I to w gotówce, a na takie pieniądze, no to myślę, że niektórzy mogliby się połasić. A więc być może i na takie pieniądze połasił się Sands. Bo tutaj trzeba przyznać, że on wiedział o wielu tajemnicach Williama, na przykład takich, gdzie on chowa pieniądze, gdzie on chowa wartościowe rzeczy, więc mógł tę wiedzę wykorzystać. Również, tak jak wspominałam, William w żaden sposób nie szukał Sansa, nie chciał go ukarać i tutaj pojawia się teoria, że być może Sans go w jakiś sposób szantażował. Znał jakieś jego sekrety, mniej lub bardziej mroczne. No i z tego powodu William postanowił zamieć pod dywan sytuację kradzieży auta, kradzieży pieniędzy i kradzieży biżuterii. I przez pewien czas Sans był takim głównym podejrzanym. Wszystkie pismaki pisały o tym, że to jest na pewno on. No bo jakaś mroczna przeszłość, tutaj dziwne powiązania, to musi być ten człowiek. Tyle, że zatajono dosyć istotny fakt, a mianowicie to, że w dniu tragedii Sans zapisał się do pracy jako drwal w Kalifornii. On miał odpowiednie papiery na to, że tego dnia był w Kalifornii, że postanowił podjąć nową pracę, a więc najprawdopodobniej to nie był on, ale tutaj zostaje sytuacja, że najprawdopodobniej. Kolejnym dosyć smutnym faktem, który również został zatajany przed prasą, było to, że no niestety Edward Sands został znaleziony martwy jakiś czas po tragedii, która spotkała Williama. On został znaleziony martwy u siebie w domu w Connecticut i okazało się, że postanowił sam odebrać sobie życie. Chociaż dla niektórych jest to ewidentny dowód, że nie mógł żyć z zbrodnią, którą popełnił, nie mógł wytrzymać tego napięcia i wyrzutów sumienia i dlatego odebrał sobie życie. No cóż, jakaś teoria to jest na pewno, tak? Ale nie mamy jednoznacznych dowodów, że to mógł być ten człowiek. Niemniej jednak przez nawet dość spory okres był on takim głównym podejrzanym i myśleli, że to jest na pewno on, niech my go tylko dorwiemy. Jednak tutaj bardzo, ale to bardzo ciekawym aspektem jest fakt, że główny prokurator okręgowy prowadzący tę sprawę, mężczyzna o nazwisku Woolwin, doskonale wiedział o tym, że Sands odebrał sobie życie. Nie przeszkodziło mu to jednak głoszenia w dalszym ciągu, że Sans jest poszukiwany, że to na pewno jest ten mężczyzna i że musimy go dorwać. I ogólnie Woolwin robił wszystko, aby sprawa samobójstwa Sansa nie wyszła jakoś tak szybko na jaw, aby pisemaki nadal pisały, że to właśnie ten mężczyzna jest poszukiwany i że to pewnie on jest sprawcą. No i wygląda to w ten sposób, jakby no być może chciał od kogoś odsunąć podejrzenia. No właśnie. I teraz przechodzimy do kolejnej podejrzanej w tej sprawie. Okazało się, że w dniu śmierci na płaszczu Williama znaleziono 3 długie blond włosy, no ewidentnie kobiece włosy. No i po krótkiej analizie również okazało się, że należą one do kobiety o imieniu i nazwisku Mary Mills Minter. Była ona w tamtym momencie 20-letnią aktorką, która swoją karierę zaczynała już od dzieciństwa, więc w tej branży się działa od bardzo, bardzo dawna, znaczy może nie aż tak bardzo dawna, ale od jakichś 10 lat i wiedziała, co tam się dzieje. No i a propos Mary, jaki ona miała związek z Williamem? Wspomniałam o tym, że znalezione zostały listy. No co prawda Paramount Studio wyniosło część z tych listów, jednak były te ukryte w butach jeździeckich. I te ukryte w butach jeździeckich były autorstwa Mary Mills Minter, która w swoich listach zarzekała się, jak to bardzo kocha Williama, wyznając mu miłość, no i te listy ujrzały światło dzienne. No i tutaj trzeba coś przyznać, a mianowicie przyznać trzeba to, że te listy były napisane w taki no trochę infantylny sposób, takie wyznania zakochanej nastolatki, przez co również pismaki podłapały temat i gdzieś tam Mary Mills Minter weszła na świecznik wśród tych podejrzanych.
Sama kobieta mówiła o tym, że była narzeczoną Williama, o czym oczywiście zarówno zapewne i William, jak i jego znajomi nie mieli pojęcia. W domu Williama znaleziono taką chusteczkę z inicjałami MMM, pasujący oczywiście do Mary Mills Minter. Dodatkowo znaleziona została również różowa koszula nocna. No i nie ma jednoznacznych dowodów, że ta koszula należała do Mary, jednak sama kobieta bardzo by chciała, aby ta koszula właśnie do niej należała. Dała ogłoszenie dla osoby, która wyprodukuje identyczną z jej inicjałami i oferowała za to $1000. No niestety żaden chętny się nie znalazł, a oczywiście wszystko wyszło na jaw, że koszula najprawdopodobniej nie należy do niej, ale ktoś tu bardzo, ale to bardzo by chciał. Sama Mary jednak zeznała, że od bardzo, ale to bardzo dawno nie widziała Williama, jakoś tak od 2 tygodni, no a potem nastąpiła ta tragedia, więc już nie miała okazji zobaczyć Williama. Jednak jest pewien ślad, dowód, który mógłby tę wersję wykluczać. A mianowicie pojawił się pan o imieniu i nazwisku Arthur Hoyt, który był dobrym przyjacielem Williama z klubu atletycznego. I zeznał, że w dniu tragedii William powiedział mu o tym, co zaszło poprzedniej nocy, czyli noc poprzedzającą 1 lutego. A mianowicie powiedział on, że około godziny 3 w nocy odwiedziła go kobieta. Była ta kobieta bardzo młoda i na tyle młoda, że on by mógł być jej ojcem. No biorąc pod uwagę, że w dniu śmierci William miał 49 lat, natomiast Mary Mills Minter miała lat 20, to jak najbardziej by to pasowało. I tutaj trzeba dodać, że William nie powiedział, nie zdradził imienia i nazwiska tej kobiety, jednak no, można się mniej więcej domyślać. W każdym razie ta kobieta była w nim szalenie zakochana, co również by mogło potwierdzać wersję, że była to Mary Mills Minter. I próbowała w jakiś sposób nacisnąć na Williama, aby ten zgodził się być z nią w związku i ogólnie, żeby było wielkie love story, aby ona mogła zostać do rana u niego w domu, tam spędzić z nim noc, na co natomiast William nie chciał się zgodzić, ponieważ no, miał chłopak zasady moralne i to całkiem spore zasady moralne. Pomijając już wiek Mary, to trzeba tutaj wspomnieć, że William gdzieś tam romansował z pewną kobietą, właściwie to z Mabel Normand, o której ja już wcześniej wspominałam i o której również trochę więcej niedługo opowiem. No w każdym razie celem Williama było oczywiście pozbycie się Mary z jego domu i to jeszcze o godzinie 3, ale nie tylko ze względu na wiek i te zasady moralne, ale tutaj coś, co jest ważnym aspektem, to fakt, że Mary miała bardzo, ale to bardzo toksyczną rodzinę. A właściwie taką główną toksyną to była tutaj matka, która naciskała na karierę dziewczyny, która mniej więcej każdego potencjalnego adoratora odpalała z kwitkiem i kazała mu się trzymać jak najdalej od córki. No, co prawda William nie był sam z siebie chętnym adoratorem, jednak biorąc pod uwagę fakt, że to Mary była w nim zakochana, no to można powiedzieć, że jeszcze gorzej. W każdym razie William powiedział swojemu przyjacielowi, że tamtej nocy chciał się pozbyć tej kobiety. Jednak kobieta zagroziła, że jeżeli on się z niej jej pozbędzie i każe jej wyjść, to zrobi scenę. Zacznie krzyczeć, zacznie mówić głupoty, no i pobudzi wszystkich sąsiadów dookoła. A William tego bardzo, ale to bardzo chciał uniknąć, ponieważ był człowiekiem z honorem i też nie chciał, aby sąsiedzi tworzyli jakieś plotki na jego temat, biorąc pod uwagę fakt, że dużo młodsza kobieta od niego znajduje się w środku nocy u niego w domu i mówi nie wiadomo co. Tak więc na szczęście udało się polubownie załatwić całą sprawę. No i William grzecznie wyprosił Mary ze swojego domu, a właściwie nie tylko ją wyprosił, ale też odwiózł do niej do domu. I tak się ta cała sprawa zakończyła. No okej, ale przecież nie jest jeszcze to żaden dowód w sprawie, że to właśnie ona pociągnęła za spust. Ale 2 lata wcześniej, czyli w 1920 roku, miał miejsce taki nieprzyjemny incydent. Mary miała wtedy lat 18 i tak jak wspominałam, miała dosyć zaborczą mamę, zaborczą w ogóle całą rodzinę. No i pewnego dnia matka zamknęła Mary w swoim pokoju. Kazała jej tam siedzieć, aby się nie spotykała z żadnymi facetami, aby po prostu siedziała i się uspokoiła, ponieważ Mary wpadła w furię i ona się nie zgadzała z tym, że rodzina jest taka zaborcza i ogólnie świat jest zły. No i mama Mary trzymała pistolet. Ja tutaj się nie znam na pistoletach, więc nie powiem, jaki to jest kaliber. Jednak
Ten pistolet miał dokładnie te same wymiary, jeżeli chodzi o kulkę z tych pistoletów, naboje. Miały one te same wymiary oraz grubość, jak i wagę, jak te, którymi został postrzelony William. No ale dobra, to nie chodzi jeszcze o to. Ponieważ wtedy, kiedy Mary wpadła w szał, te 2 lata wcześniej, ona trzymała pistolet i zaczęła grozić, że zrobi sobie krzywdę tym pistoletem. No to oczywiście cała rodzina zaczęła reagować, nie Mary, nie rób tego, uspokój się, wszystko będzie dobrze. Jednak dziewczyna się zamknęła od środka w swoim pokoju i powiedziała, że nie ma bata, ona kończy ze swoim życiem. I nastąpił strzał z pistoletu. No tak, już się zrobiło poważnie. Wtedy rodzina wyważyła drzwi i zauważyli Mary leżącą nieruchomo na podłodze. No widok tragiczny. Jednak w momencie, kiedy już wszyscy spanikowali i chcieli dzwonić po pomoc, po karetkę, Mary, obudź się, to Mary nagle wstała, zaczęła im się śmiać w twarz i powiedziała: ha, mam was. No i tutaj, biorąc pod uwagę fakt, że te 2 lata wcześniej udało się Mary osiągnąć swój efekt, ponieważ jakieś tam panikę wzbudziła wśród rodziny, wśród tej matki, która była tak zaborcza wobec niej, jednak sprawiła, że jej serduszko zmiękło, to być może idąc za ciosem postanowiła 2 lata później zrobić to samo. I tutaj też ważnym aspektem jest grubość tego naboju od pistoletu, która była taka sama jak ta znaleziona w ciele Williama. No przypadek? No może niekoniecznie. Jak już wspominałam wcześniej, William został postrzelony z bliskiej odległości oraz pod takim dziwnym kątem, co mogłoby świadczyć albo o jakimś takim bliżej niezidentyfikowanym położeniu sprawcy oraz Williama między sobą, zanim doszło do strzału, albo również o tym, że sprawca był dużo niższy od Williama, ponieważ mógł mieć on nieco ponad 1,50 m wzrostu, przynajmniej tak by wychodziło z tych matematycznych wyliczeń. No i ten wzrost idealnie by do Mary pasował. Właściwie nie tylko do Mary, ale również do innych podejrzanych, no i podejrzanych kobiet, tak? Bo tutaj będą jeszcze podejrzane. W każdym razie narodziła się taka teoria, że właśnie tej nocy Mary zakradła się do posiadłości Williama, poczekała, aż jego gość wyjdzie. Następnie, trzymając pistolet matki, wyszła na przywitanie z nim. Wpadła w histerię, ponieważ po raz kolejny spotkała się z odrzuceniem ze strony Williama. No i w akcie desperacji pociągnęła za spust. Jednak tutaj też pojawia się pewien fakt, a mianowicie to, o czym ja już wcześniej też mówiłam, że William najprawdopodobniej miał lewą rękę skierowaną ku górze, tak jakby kogoś przytulał. Więc również jest taka opcja, że próbował on uspokoić Mary i ją przytulić, jednak w trakcie tego przytulania, celowo bądź niecelowo, Mary pociągnęła za spust. Ja przyznam szczerze, że dla mnie ta teoria jest jak najbardziej wiarygodna i jeżeli chodzi o wszystkich podejrzanych, którzy będą w tej sprawie, o których za moment opowiem, to Mary Mills Minter wydaje się być najbardziej adekwatną. Ale, no to nie koniec, tak? No bo skoro są jakieś dowody świadczące przeciwko niej, włosy znalezione na płaszczu oraz fakt, że kula z pistoletu pasowała idealnie do pistoletu jej matki, no to pojawia się pytanie, dlaczego nikt z tym nic nie zrobił. No oczywiście były jakieś przesłuchania, ale no Mary twierdziła, że wcale z Williamem się nie widziała. Jednak tutaj bardzo, ale to bardzo ważną rolę odgrywała jej matka. Charlotte Shelby, która sama jest podejrzaną w tej sprawie. Jednak trzeba tutaj wspomnieć o jej bliskich relacjach z wcześniej wspomnianym prokuratorem Ulwinem, który mógł, rzecz jasna, nieoficjalnie dostać dość sporą sumę pieniędzy od matki, aby gdzieś tam odsunąć podejrzenia zarówno od niej, jak i od jej córki, czyli Mary. Ku tej teorii przemawia fakt, że za każdym razem, kiedy policja szła właśnie w tropie Mary albo jej matki, gdzieś tam biorąc je na świecznik, to zawsze pojawiał się jakiś detektyw albo sam Ulwin, który mówił: nie, 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 to na pewno nie one, musimy iść dalej, musimy szukać innego sprawcy. No ale słów kilka na temat Charlotte Shelby. Kobieta w młodości sama marzyła o tym, aby zostać aktorką, jednak jej marzenia rozchodziły się trochę z talentem, który reprezentowała, tak więc no niestety zbyt dużej kariery aktorskiej jej się nie udało rozwinąć. W przeciwieństwie do jej córek, czyli do wcześniej wspomnianej Mary Mills Minter oraz Margaret Fillmore.
No Margaret aż tak dobrze nie prosperowała jak Mary, jednak gdzieś tam też liznęła tego aktorstwa. W każdym razie Charlotte była bardzo, ale to bardzo, no nie tyle zdesperowana, ale nastawiona na spełnienie tych ambicji aktorskich, że całe swoje niespełnione marzenia przerzuciła na Mary Mills Minter. No i mamy tutaj przykład takiej toksycznej matki, która robi wszystko, aby spełnić postawione sobie cele, aby kontrolować za wszelką cenę swoje dziecko i aby nic się nie działo poza jej wiedzą. No i niestety w przypadku Mary to tak łatwo nie było, ponieważ miała ona charakter, miała ona temperament i w okresie dojrzewania no, dała trochę swojej matce popalić. I chyba takim największym problemem było jej zainteresowanie mężczyznami. No co, no niby nic takiego, tak? Wiadomo, że w okresie dojrzewania, czy nawet no, wcześniej, później pojawia się jakieś zainteresowanie sprawami sercowymi i nie jest to niczym nadzwyczajnym. Jednak Charlotte nie dawała za wygraną, ponieważ wiedziała doskonale, że jeżeli Mary wejdzie w jakiś związek albo znajdzie sobie jakiegoś partnera, to po pierwsze, na pewno ten partner nie spełni jej oczekiwań, a po drugie, przecież ta kariera aktorska może zostać gdzieś tam przerwana, a tego byśmy bardzo nie chcieli, ponieważ Mary dosyć sporą sumę do domu przynosiła, znaczy tak oczywiście kolokwialnie mówiąc przenosiła i to też w przenośni, ponieważ całą kasę zgarniała Charlotte, a więc tutaj trzeba było trzymać pieczę nad tą karierą córki. I tutaj miejsce mają dwa incydenty. Przechodząc do rzeczy, to w momencie, kiedy jeszcze Mary była nastolatką, około 16-17 lat, no w każdym razie nie była pełnoletnia, to wdała się ona w romans z reżyserem Jamesem Kirkwoodem. Oczywiście ten romans się matce nie podobał, ale no, James Kirkwood to taki wpływowy człowiek, więc gdzieś tam troszkę przymykała na to oko. Jednak najprawdopodobniej, bo to znaczy mówię najprawdopodobniej, ponieważ to nie są oficjalne informacje i o takich rzeczach raczej nikt nie chce, aby mówiono, ale najprawdopodobniej Mary zaszła w ciążę, oczywiście nieplanowaną w ciążę, oczywiście w wieku nastoletnim zaszła w ciążę, oczywiście gdzieś tam w momencie, gdy jej kariera była szła ku rozkwitowi, tak więc matka za wszelką cenę chciała się tej ciąży pozbyć. No i rzekomo zapłaciła ona za pozbycie się tej ciąży, ale nie tylko tyle, że zapłaciła, ale też groziła. Groziła pistoletem Kirkwoodowi, czyli no domniemanemu ojcu dziecka, że jeżeli jeszcze raz zobaczy go z córką, to go odstrzeli, to go zabije, to się go pozbędzie raz na zawsze. No cóż, romans Mary z Kirkwoodem jest pewny, jednak co do tej ciąży, no to wiadomo, że nawet jeżeli była, to wszyscy staraliby się te informacje zatuszować. Ale miała miejsce również inna sytuacja. Sytuacja podczas kręcenia filmu Cumberland Romance z 1920 roku. Mary już wtedy była pełnoletnia, znaczy pełnoletnia, miała 18 lat. Więc można powiedzieć, że no, nasza to była pełnoletnia. No i matka miała w zwyczaju śledzenie jej. No, lubiła patrzeć, czy jej córka się nie wymyka przypadkiem w nocy, a tutaj trzeba przyznać, że w okresie dojrzewania, jak i później, to Mary miała w zwyczaju wymykanie się w nocy, czekanie aż wszyscy zasną, a następnie wychodzenie na spotkanie ze swoimi znajomymi oraz z ewentualnymi adoratorami. No, czy jest coś w tym dziwnego? Myślę, że nie. Jednak Charlotte Shelby, starając się przytrzymać pieczę nad karierą swojej córki, postanowiła ją śledzić i to niejednokrotnie, ale wielokrotnie. No i podczas kręcenia tego filmu Charlotte zakradła się do garderoby Mary, no i zauważyła, że całuje się ona z aktorem Monte Blue. Oni się tam całowali i wtedy wyskoczyła Charlotte, krzycząc, a kuku, mam was. Oczywiście brzmi to trochę zabawnie, ale myślę, że w tamtym momencie zabawne to nie było. Monte Blue szybko zawinął kitę, natomiast Charlotte zabrała swoją córkę i poszła do domu i powiedziała, że jeszcze raz zobaczyć się z tym mężczyzną, to zrobię mu krzywdę. No ale żeby tak nie odbiegać od tematu Williama, no bo przecież tam żaden Monte Blue nas nie interesuje pod względem całej zbrodni, no to jeżeli chodzi o Williama, to również Charlotte miała z nim pewien incydent. W 1920 roku
Wszystko widzę, że się dzieje tak w 1920 roku. Już Mary gdzieś tam takie początki zauroczenia Williamem miała. I oczywiście jej matka o tym wiedziała. Nie wiem, czy tam czytała jej pamiętniki, czy może miała aż taki dobry kontakt ze sobą. W każdym razie była ona świadoma miłości swojej córki do dużo starszego reżysera i aktora. No i na pewno nie chciałaby, aby ten romans po pierwsze wyszedł na jaw, a po drugie, żeby Mary rezygnowała ze swojej kariery. No i jak wspominałam wcześniej, Mary miała czasami w zwyczaju wymykanie się. No i Charlotte głupia nie była i pewnego razu zauważyła, że jej córki w nocy nie ma. W momencie, kiedy spała, przebudziła się, no nie wiem, czy chciała skontrolować sytuację, czy to po prostu zajrzała do pokoju swojej córki i okazało się, że jej tam nie ma. A więc zerwała swojego szofera na równe nogi i w ogóle te zeznania, które też opowiadam, są opowiedziane przez szofera. Ten szofer powiedział to policji, a więc ja tutaj powtarzam te słowa. Zerwała szofera na równe nogi i zabrała swój pistolet, schowała go w szlafrok. To był środek nocy, więc ona ledwo co tam zaspana, ale za pistolet chwyciła i postanowiła pojechać do domu Williama, sprawdzić, czy przypadkiem tam nie ma jego córki. No na jego szczęście Mary tam nie było, ale ze zeznań szofera wynika, że Charlotte wyszła z samochodu, poszła do domu Williama, no i trochę mu pogroziła tym pistoletem, mówiąc, że okej, teraz może Mary tu nie ma, ale jakby była, to masz ją odprowadzić do domu, nic się ma z tą kobietą nie łączyć i ogólnie masz się trzymać z daleka, bo cię zastrzelę. No i tutaj widzę grożenie bronią gdzieś tam jest na porządku dziennym. I żeby nie było, to nie jest tak, że Charlotte gdzieś tam chowała ten kałach w swoim staniku i co jakiś czas go wyjmowała. No to była kobieta temperamentna po prostu. No ale dobra, przecież temperament nie jest jeszcze powodem, aby kogoś podejrzewać, a tym bardziej oskarżać o jakąś zbrodnię. Tym bardziej, że Charlotte miała doskonałe alibi na tę noc, kiedy zginął William. A mianowicie te alibi zapewnił jej aktor Karl Stockdel, który zeznał, że pomiędzy godziną 19 a 21, czyli mniej więcej no tak wtedy, kiedy zginął William, to Charlotte była z nim, a więc no nie mogła brać udziału w żadnym morderstwie. Jednak jakiś czas później, no i właściwie to sporo czasu później, wyszło na jaw, że co miesiąc Charlotte przelewała $200 na rachunek wcześniej wspomnianego aktora. Tak jakby mu płaciła, tak dożywotnio mu płaciła, ponieważ te przelewy szły już do końca życia, tak jakby było to jakieś zadośćuczynienie, no na przykład za fałszywe alibi. No i powstała taka teoria, że być może tamtej nocy Charlotte znowu szukała swojej córki, no i ku nieszczęściu Williama znalazła ją w jego posiadłości, ponieważ to jest taka teoria łącząca się z tym, że tamtej nocy również Mary się zakradła i chciała po raz kolejny wyznać mu miłość, tak jak noc wcześniej. No i matka postanowiła ją szukać, trafiła na Williama. No i rozpętało się piekło, w wyniku którego William niestety zginął. No, straszna, straszna rzecz naprawdę się stała. Jednak jest też druga teoria, która głosi, że Charlotte przebrała się za mężczyznę, no bo tak jak tutaj wspominałam, że sąsiadka zeznała, że widziała postać, która najprawdopodobniej przypomina mężczyznę, jednak była ubrana cała na czarno, ale miała zniewiściały chód, tak, zniewiściały, czyli być może też taki kobiecy. No i być może specjalnie Charlotte przebrała się za mężczyznę, aby nikt jej nie rozpoznał, aby tutaj nie było żadnych podejrzeń, że ona coś może wie na ten temat. No i pozbyła się na własną rękę Williama, ponieważ wiedziała, że zagraża on karierze jej córki. To jest taka oficjalna teoria. Jednak tak jak wspominałam, Charlotte oraz cała jej rodzina dysponowały dość sporą sumą pieniędzy. No i niewykluczone jest tutaj, że jej dobry przyjaciel, wcześniej wspomniany prokurator, został przekupiony, aby gdzieś tam te podejrzenia od niej i od jej córki odsunąć. Spytacie się być może, co z tym rewolwerem, co z tym pistoletem się stało, no bo przecież on mógłby być bardzo dobrym materiałem albo jakimś tam dowodem zbrodni. No i ten pistolet został wyłowiony z bagna. Ponieważ tutaj też nieoficjalnie w 1922 roku w sierpniu, czyli w tym samym roku, kiedy wydarzyła się tragedia związana z Williamem, rzekomo babcia Mary, a matka Charlotte Shelby, Julia Mills,
tak, mówimy tutaj o babci, zabrała ten pistolet, a następnie wrzuciła go do bagna na swojej plantacji w Luizjanie. No i co, jeżeli był jakiś dowód, to ten dowód przepadł. Sprawdzono, został potem wyłowiony, ale jakoś tak stwierdzono, że ta sprawa nie ma sensu i no na pewno ta kobieta tego nie zrobiła. A poza tym, jak wzięto Mary na zeznania i spytano ją, czy jej matka mogła kogokolwiek zabić albo może czy komukolwiek groziła bronią, no to Mary powiedziała, że jasne, że groziła wielu osobom, komu to ona nie groziła, ale z pewnością by tego nie zrobiła. No i jakoś tak wyszło, być może za sprawą dużych sum pieniędzy, że jak najbardziej podejrzenia, zarówno jak na Mary, jak i jej matkę, zostały odsunięte. Jednak jak ja tutaj wspominałam, dla mnie te dwie kobiety są najbardziej wiarygodnymi podejrzanymi. No dobra, moi drodzy, kolejna podejrzana, właściwie to nie podejrzana, tylko teoria związana z podejrzaną, czyli wcześniej wspomniana Mabel Normand, która była na tym wisiorku, który w dniu śmierci miał William i która też wieczór z nim spędzała. I ona jako tako, jako sprawca to nie jest podejrzana, jednak są teorie związane z nią. A mianowicie, no to była taka młoda aktorka, która też gdzieś tam była u szczytu swojej kariery i niestety miała ona problem ze środkami psychoaktywnymi. No i w tamtych czasach, tak jak też mówiłam, to było dosyć powszechne, jednak Paramount Studio, jak i inne branże filmowe starały się ten temat jak najbardziej zamieć pod dywan. Jednak w przypadku Mabel było inaczej, ponieważ William najprawdopodobniej był w niej zakochany i on chciał zrobić wszystko, aby ją wyciągnąć z tego uzależnienia. I był to pierwszy przypadek, kiedy jakaś gwiazda filmowa oficjalnie poszła na odwyk, co też było troszkę nie po drodze i zarówno Paramount Studio, ale to tutaj nie chodzi o Paramount Studio, tylko chodzi o różnego rodzaju kartele sprzedające środki psychoaktywne, ponieważ wyszło na jaw, że ta kobieta potrafiła wydawać na wcześniej wspomniane środki, tutaj specjalnie nie używam konkretnych słów, ponieważ niektórych słów się nie powinno używać na takich platformach, ale ta kobieta na takie środki wydawała około 2000 dolarów. Tak jak mówiłam, 50 dolarów to już było sporo jak na tamte czasy, a to dopiero 2000. I to 2000 miesięcznie, więc takie kartele to miały spory zysk na niej. A że William był jej dobrym przyjacielem, a być może i kimś więcej, no i starał się pilnować tego, aby wszelkiego rodzaju dealerzy albo inni sprzedawcy niepowiązani takich środków aktywnych trzymali się z dala od Mabel, od studia. No i mogło to skutkować ukróceniem dochodów takim osobom, które się zajmowały sprzedażą tych środków, co mogło pójść no, dość mocno nie po ich myśli. Tak więc jest taka teoria, że być może postanowili się tym zająć, postanowili oni na własną rękę zlikwidować Williama, no bo to idzie duża suma pieniędzy, tak? A przecież wiadomo, światem rządzi hajs. Tak więc powstała teoria, że być może przedstawiciele takich karteli wynajęli kogoś, albo też sami postanowili zakraść się do domu Williama i go tak no, bardzo, bardzo brzydko mówiąc sprzątnąć. Natomiast jeżeli chodzi o samą Mabel, to w dniu, kiedy tragedia wyszła na jaw, czyli 2 lutego, kiedy okazało się, że William nie żyje, to pierwsze co zrobiła, poprosiła, aby mogła wejść do domu i zabrać swoje listy, które już albo wcześniej w dużej części zostały zabrane przez Paramount Studio, albo może ukrywały się w tych butach jeździeckich. Na pytanie funkcjonariuszy i przedstawicieli Paramount Studio, ale co ty masz w tych listach? No coś tam ukrywasz? Może to będzie jakiś dowód z całej zbrodni? Na co Mabel odpowiedziała, że żaden dowód to nie jest, jednak nie chciałaby, aby te listy ujrzały światło dzienne, ponieważ obawia się, że duża część osób mogłaby tych listów nie zrozumieć. Ja przyznam szczerze, że jak to przeczytałam, to taka ciekawość mi po prostu naszła. Co takiego mogło być w tych listach, że aż tak się obawiała, żeby one nie wyszły na światło dzienne i że ludzie mogliby tego nie zrozumieć. No ale najprawdopodobniej tego się już nigdy nie dowiemy. Na łożu śmierci Mabel spytała, były to takie jej ostatnie słowa, kto zabił biednego Williego? I odpowiedź na to pytanie podaje nam również na łożu śmierci Margaret Gibson, czyli kolejna podejrzana w tej sprawie. Tutaj sytuacja jest dziwna i to bardzo, ponieważ Margaret Gibson miała z Williamem niewiele wspólnego.
Kobieta również była aktorką i pracowała z Williamem na planie filmowym w 1917 roku i najprawdopodobniej no, znali się, ale jedynie z widzenia, nie mieli jakichś głębszych relacji. Również w 1917 roku Margaret została oskarżona o prostytucję i sprzedaż wcześniej wspomnianych nielegalnych środków psychoaktywnych, jednak została uniewinniona. Ale nie zmienia to faktu, że chciała się ona odciąć od swojej przeszłości i zmieniła imię i nazwisko na Patricia Palmer. Rok po śmierci Williama również została ona aresztowana i tym razem osadzona w więzieniu za próbę wyłudzenia. Nie wiem dokładnie, jaka to była próba, szczegółów tej sprawy nie znam, ale tutaj wchodzi w grę jakiś szantaż. No cóż, przyznam szczerze, że Margaret Gibson, Patricia Palmer, później również nazwisko zmieniła po mężu, miała bardzo ciekawe życie i myślę, że też to życie by gdzieś tam po jakieś tam historie kryminalne mogło się nadawać. Jednak nie będę tutaj się rozwijać na temat jej życia dokładnego, gdzie, z kim, jak, co się działo, ponieważ nie jest to związane z tą sprawą, tym bardziej, że ten podcast już jest długi. Niemniej jednak, 21 października 1964 roku nasza Patricia Palmer, Margaret Gibson, miała zawał. Ona wiedziała, że ma zawał i czuła, że już umiera, a że jakiś czas wcześniej nawróciła się ona na katolicyzm, to poprosiła księdza, aby przyszedł ksiądz i dał jej ostatnie błogosławieństwo. No i podczas tego ostatniego błogosławieństwa przyznała się, że to właśnie ona 1 lutego 1922 roku zamordowała Williama Desmonda Tylera. A następnie kobieta niestety zmarła, wypowiadając te słowa. Znaczy może nie tak dokładnie, jak to w filmach jest przedstawione, wypowiadając te słowa, ale jeszcze tego samego dnia zmarła. Ciekawy jest również fakt, że oczywiście ta informacja wyszła na światło dzienne i zgłosiła się sąsiadka, właściwie to syn tej sąsiadki, który zeznał, że na początku lat 60. Patricia Palmer, czyli Margaret Gibson, przyjaźniła się z jego mamą, no i oglądały one w telewizji taki serial, wiecie, jakieś tam Zagadki kryminalne Los Angeles, no to nie tak się nazywało, ale w tym serialu była poruszona sprawa śmierci naszego Williama. No i w momencie, kiedy Margaret o tym usłyszała, to wpadła w szał, w histerię i powiedziała, że to właśnie ona go zabiła, czyli tak jakby przyznała się tej swojej koleżance. No i powiedziała, że miała nadzieję, że wszyscy już o tym zapomną. No niestety nie zapomnieli. Jednak, jeżeli chodzi o akta sprawy i o wszelkiego rodzaju dowody, to nie ma niczego, co by mogło wskazywać na to, że ta kobieta miałaby jakiś cel w pozbyciu się Williama. Oni najprawdopodobniej nie mieli ze sobą żadnego kontaktu. A więc ciężko jest tutaj stwierdzić, jaki mógł być motyw. No oczywiście mamy tutaj do czynienia albo z motywem szantażu, jakiegoś wymuszenia, za które została rok później skazana po tragedii, jaka spotkała Williama, no bo mogła go szantażować, tak? Zwłaszcza, że zginęło 5 000 dolarów, może chodziło tutaj o pieniądze. Ale jest również taka teoria, że jeżeli faktycznie to była ona, no to mogło również chodzić na przykład o jakieś sprawy miłosne. No skoro już Mary Mills Minter była szalenie zakochana w Williamie, no to być może Margaret Gibson również. No cóż, nie zmienia to faktu, że nikt nie wziął na poważnie jej słów i tego, że to ona jest sprawcą. Nawet gdyby wziął na poważnie, no to już trochę za późno na skazanie. No i taką ostatnią teorią, już naprawdę na sam koniec, jest brat Williama, który właściwie nie miałby żadnego powodu, aby pozbywać się swojego starszego brata, ale od 1930 roku słuch o nim całkowicie zaginął. Nie wiadomo w ogóle, jak on umarł, czy on umarł, kiedy on umarł, co się z nim stało. No i tutaj pojawiały się spekulacje, że być może również chodziło o pieniądze. I z niewiadomych przyczyn postanowił on zabić swojego brata. No myślę, że to już jest trochę takie naciągane, trochę na wyrost i właściwie ciężko brać te teorie na poważnie. W każdym razie, moi drodzy, śledztwo zostało zamknięte. Z powodu sporego braku dowodów, a tak jak już mówiłam, Paramount Studio zadbało o to, aby te dowody były albo zanieczyszczone, albo nie ujrzały światła dziennego. W każdym razie jest to koniec całej historii. Do dzisiaj nie wiemy, co tak naprawdę się wydarzyło 1 lutego 1922 roku. Jest to mój pierwszy tak długi podcast i przyznam szczerze, że było naprawdę ciężko to nagrać, tak więc no cóż, nie spodziewałabym się często na tym kanale aż tak długich podcastów.
Chociaż jak będzie, no nie wiem, 2000 łapek w górę, to może, żartuję oczywiście, no nic na siłę, oczywiście będą się pojawiały inne historie, równie ciekawe, ten temat był naprawdę wyczerpujący, ale nie zmienia to faktu, że jestem ciekawa, jakie Wy macie teorie w tej sprawie, czy może coś pominęłam i jest to Waszym zdaniem jakiś istotny element, albo być może któraś z teorii jak najbardziej do Was przemawia i może chcielibyście ją rozwinąć. W każdym razie jestem bardzo, ale to bardzo ciekawa tego, co Wy myślicie i co w ogóle myślicie o długości takich podcastów, a więc no, będę wdzięczna za komentarze. I to by było chyba na tyle. Zapraszam na grupę na Facebooku Kryminalne Kapucynki. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zachęcam, ale nie zmuszam do subskrypcji kanału oraz do kliknięcia w dzwoneczek. Do usłyszenia.